Chciałem sobie wpisać Google. Cześć. Cześć, siemanko, z tej strony Cloud140. Witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA 5 na PC. To w ogóle coś gra, jakieś radyjko. Jezu, co kto drzepyska. Aha, to ona sobie to ogląda telewizję, w której coś tam tańczymy. Nasze te, jak to się na fitnessy, to jest dość popularne w amerykańskich tych. Mrs. Amanda drink a lot. She need a lot of glasses. Spoko. Nie chcę pić, bo będę prowadził, więc to się nie opłaca mi nawet. W marynarce możemy sobie biegać, to nie problem. I mapka, nie mapka, no tak, jak zwykle zawsze zapominam, że mapa jest w ten oto sposób. Muszę wyjść, bo nic mi nic nie da. No okej, mapa. Mamy tutaj dziwaka, PPP, to jest... Nie wiem, co to jest te P. Te, tre, to jest tryta, jak ona ma, tri, tre, no wiadomo, ta z tymi samochodami. A P to było paparazzi. To nie, to jedziemy po prostu do Lestera. Wykonać misję. Czy to jest zaraz po tym... Tak, zaraz po tym wybuchu. Wsiadamy. Jakie piękne autko. Dobry mąż, bo była przy okazji misja, której wy nie widzieliście. Że musiałem uratować... jak to się nazywa? Musiałem uratować żonę Michaela, ponieważ wpadła w tarapaty, została oskarżona o kradzież i siedziała w radiowozie. No to co, ukradliśmy radiowóz i po problemie. Nie, tam dalej muszę jechać. Fuck. To jest Opel Insignia? Tak wygląda. Żeby łamać przepisy, to trzeba być bezpieczni. Nie chcemy zarysować naszej Audicy. Zbyt fajna, żeby ją niszczyć. Może dlatego będziecie... Znaczy nie, już było kilka odpowiedzi, że lepiej, żebym kradł te samochody, bo przynajmniej nie narzekam. I no i jeżdżę jak wariat po prostu, tak jak powinienem jeździć w GTA Mercedes A-klasy. Czy to Matiz? No szmato! Byś mi wjechał w bok, gnoju jeden. O, on miał zielone. Dobra, tym jest E. Ło, Dodge. Ford Mustang, to nie Dodge, to jest Ford Mustang. Autobus, może lewym pasem. Uwaga, to jest mała Honda stara. Beta trójka, piątka znaczy, jaka beka, tyle samochodów to jest fajnych. To Porsche taki styl jakby, tyle że troszkę inaczej, wiadomo, nie może być idealnie tak samo, bo by dostali pozew. Mercedes, na stówę. Podobnie dość wygląda do Merca takiego nowszego E-klasy. Żółte! Dalej jest żółte, ja to widzę. Wow, wow, wow. Straciłem trochę panowania nad autem, ale nie jest źle. Dodge Challenger? Nie, ale podobny do Dodge'a. Nie, Camaro, Chevrolet Camaro to jest chyba, co? Na stówę Chevrolet Camaro. To jest Dodge. Tyle tu fajnych samochodów. Szkoda, że naprawdę nie mogę nazwać ich tak jak w oryginale. No ale wiecie, to akcyza dużo hajsu by pochłonęło. Za każdą firmę wizerunek trzeba płacić. Za każdy udostępniany wizerunek. No i to by była bieda po prostu. To by... Wiecie, ile ta gra kosztowała? A czy nie, no bo Gran Turismo to już od początku lat tamtych. Przecież... jak już tylko wyszło chyba Gran Turismo 1, to już mieli wszystkie prawa wykupione do pojazdów. Ale mogę, nie mogę, mogę się mylić, nie? To nie jest sprawdzona informacja. Gdzie jest Lester? A, jeszcze tutaj? No dobra. Jakiś mega napad? Mam. O, telefon wyjął! E-mail. A, to spoko. Gra na giełdzie. Ogólnie nie wiem, o co chodzi z tym. Próbowałem sobie rzucić to w Google. Nie było Google. The hell is this place?
Pytanie za 300 punktów. To dobre miejsce? Chyba czegoś tu zabrakło, co? Chyba czegoś tu zabrakło. Ale już Lester się odezwał. Czyli on tu jest. Czy może... Okno nie, okno nie. Nie, rozbicie butem nic nie da. Nie ma żadnego wejścia do tej fabryki, no musi być jakieś wejście. Trochę są źle ułożone te znaczniki, no bo ja wbiłem na górę, no bo to jest najbliżej. Ale no widzicie, lipa, tłusto i tak dalej. Dobra, hop, skacz Michael. I szukamy wejścia. Tu jest, jakieś drzwi są otwarte. O, nie są otwarte, super. Tłusto. Może zadzwonię do Lestera, żeby mi otworzył, no bo jaka to jest bieda. Sterowiec. Lester, jest Lester. Może tędy do ciebie się dostanę. No, w końcu. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository, and they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy. Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Well, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. Irish crazies. They mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was a... an Eastern European guy making moves in Liberty City. To ten? W Liberty City? He went quiet. Aha. All right. Well, myślałem, że ten z Liberty City będziemy. Any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Patrz, auto mi się przestawiło. Pasy. Pasy, kur. Zapnij pasy, śmieciu. No, sorry, ale ja tak samo robię. FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but... Ciężko tak prowadzić i jeszcze czytać. Same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Oh, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Aha, dobra, to już wiemy. To tylko zobaczę, czy mogę przejechać i możemy zapierdzielać. Czyli jakaś grubsza gotówka. Nie chcę wjechać w to coś. Nie wiem, czy to była Toyota Celica, ale no ciężko określić, wiecie, bo wszystkie samochody są tak jakby lekko inaczej zrobione. Wiecie, chodzi o prawa autorskie. Hammer chyba dwójka, nie, trójka to jest. Dość bardzo ładny. O, Audica, tyle że w cabrio. Dobra, zaraz będzie mu celo, znowu czerwone. Dobra, wolne. Wolne, nie, znaczy teraz wyjeżdżał, ale... Zanim by do mnie wjechał, to wiecie, nie? Call me this weekend.
Pięknie. Zarobione. Ukryta kamera. Czekajcie. Chciałem zobaczyć, jak wyglądam. No nieźle, Michael, nieźle. Zamknięty? Zamknięty? Czy, aha, on jest po drugiej stronie ulicy. No, nie ma czegoś takiego jak spontan. Dziękuję. Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. The alarm, the vents and the cameras, come on! Alarm, szyby wentylacyjne. Glasses are live, shoot away. Ah, okay, that's their alarm. Can you get me an air vent and one of the cameras? So, that's the cameras and the alarm. When you've got a shot of the vents, we're done. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank you. That's what my wife was talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand? Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the evangelical logo here? No, 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 no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Oh, yes. Thank you, sir. You got it. Fine. That was what it was, but you're not done taking photographs. All I need is a shot of the vents. Gdzie są szyby wentylacyjne? To jest szyby wentylacyjne? All right, that's the ventilation. Come back to me. A tak szału nie ma. A znaczy ładnie się błyszczy, trzeba przyznać. Ale spodziewałem się czegoś więcej, wiecie? Mam aparat, to sobie mogę przejrzeć. Zbliżenie. Jezu, jaka kwadratowa tekstura. Serio? Ja pierdziele, jakie ceny. No dobra, zaraz, spokojnie. Spoko, luz. Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. Listen, I gotta run, okay? Call me. Dobra, idziemy do Lestera. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. No, lusterka dalej nie ma aktualki. Ja pierdzielę, nic nie widać. Sąd, że pyska. Jakaś drabina szukamy, co? Jakaś drabina, went. Jest budowa. No, spokojnie ten będzie. Well, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. I kept tabs on him for a while. Needed to, know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD, shootout, maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway. They only knew what a sick puppy they had on their hands. Hey, I haven't seen you at the Epsilon train. You okay? I'm on the roof. I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates. There should be a unit above the store. Gdzieś wyłożono, jest wysoko położony punkt. To będzie gdzieś tutaj na stówę. Ała, no co ty robisz? Michael, no trudno już. Najwyżej położony punkt to... Ojejku. Hey,
I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Northwest side. No to tutaj, tak myślałem właśnie. Hop. Keep out. To jest chyba od Jubilera. Co tutaj? Miałeś skakać, debilu. Ja pierdziele. Gdybyś wyskoczył, to jest spokojnie skoczył i się wspiął. Jezu! Michael, nie ogarniaj mi takich akcji. Troszkę spokojniej. Byś zleciał po prostu z trzypiętrowego budynku. Została mokra plama z ciebie. A widoki niezłe. No. Szału nie ma, nie? We'll do. A to jest ta drabina. Jo, jak ty jęczysz? Mi się... No spokojnie, tak? To trochę jest z niebezpiecznych narzędzi. Chyba trochę wypadałoby pouważać. No teraz się zastanawiam, jak jakiś widz mówi, no. Co ty, Michael, zrobiłeś? Zleciałeś. No dobra, ale jesteśmy szybciej, no. Twój plus. Chyba, że nie straciłeś punktów życia. O tyle dobrze. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Czy to Lambo? Ferrari chyba. So, what did you see? Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes who rub his nose in it. Good. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register, so I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open, then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. Się zaczytałem i dlatego bym prawie w typa wjechał. Z mojej winy, no bo gościu wcześniej pokazał, że zmienia pas. A ja po prostu nie wyhamowałem, no. To nie jest tak, że o, nagle mi się wcisnął, nie? Jaka cytrynka? No nie, to nie cytrynka, ale podobnie dość wyglądał do jego samochodu. Światła włącz. Jak się włączało światła? Nie, to jest telefon. To jest radio, które i tak mam wyłączone, żeby nie mieć praw autorskich. No serio? Chciałem obrócić! Have their uses. Ok,
Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews. No, ale patrzcie, polskie napisy dali na teksturze. Behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that. Aha. Your domain, my friend. Here. And there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down. No tak, to jest idealne. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? No cóż, ten wybór zobaczycie w przyszłym odcinku. Tak, wiem, jestem chamski. Ale jeśli chcecie wiedzieć, jak to zrobiłem, to będziecie musieli poczekać do przyszłego odcinku. Na ten moment ja już się będę z wami żegnał i pozdrawiam.